Witamy was po raz kolejny w Wiedźminie. Przepraszamy was, że bez mikrofonu, lecz nadal mam problemy z wentylatorem laptopa i laptop wydaje dźwięki niczym helikopter. W tym filmie chciałem wam zaprezentować zadanie Potwór Skrypty. By aktywować to zadanie, należy zrobić zadanie dla Mikula. Gdy z nim porozmawiacie po skończeniu zadania, on wam powie, że chłopaki już biorą łopaty i idą na poszukiwanie skarbu. Tak jak widzicie, w zadaniu pierwszym od Mikula ta ściana była zawalona. W moim odcinku nawet mówiłem i się zastanawiałem, czemu słychać odgłosy stąd i są podświetlane z tamtej strony potwory. To zadanie jest najrzadziej robione przez graczy, a niektórzy weterani nawet o nim nie słyszeli. I tu znajduje się gwiazda dzisiejszego filmu. Po pokonaniu go otrzymujemy głowę Alkhula. Gdy ją podniesiemy, aktywujemy zadanie Król Krypty. W skrzyni obok znajdujemy czerwony meteoryt, potrzebny do zrobienia miecza z meteorytu. Kiedyś myślałem, że znalezienie meteorytów w tym rozdziale jest niemożliwe, a jednak jest. Witaj. Zabiłem potwora Skrypty. Co to do diabła? Na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. Bywaj. Po dostarczeniu głowy potwora do Wielkiego Łowczego Królewskiego otrzymujemy nagrodę 200 orenów plus 1000 PD, exp. Wielki Łowcy Królewski na początku, gdy daje nam zlecenie na topielca Nadira, opis, wspomina o Wielkim Królu w Krypcie.